Bardzo mnie zastanawia, co najczęściej gotujesz partnerowi. Jakie danie jest jego ulubionym? No niestety w domu nie mam za bardzo pola do popisu, ponieważ to mój partner przejmuje pałeczkę w kuchni i gotuje bardzo dobrze i bardzo chętnie, więc jeżeli chodzi o dania domowe, to no rzadziej gotuję. Jemu. Czyli kucharz i kucharka tworzą związek? Jak to w ogóle funkcjonuje? Bo czasem jest tak, że wiesz, że jak się z tych samych zawodów, to nie da się dogadać. A jak u was to funkcjonuje? Myślę, że źródło sukcesu jest w tym, że żadne z nas nie robi, nigdy nie robiło tego zawodowo, więc jeżeli to jest hobby, to raczej to jest coś, co nas łączy i możemy razem się pewnymi inspiracjami kulinarnymi wymieniać. Nigdy nie konkurujemy przy talerzach. To jakie jeszcze macie tematy poza kuchnią? Takie wspólne, które was łączą. Ale muszę przyznać, że jak się poznaliśmy, to kulinaria to nie była rzecz, która jako pierwsza nas zaintrygowała wzajemnie, także myślę, że połączenie dusz wielopoziomowe tutaj. Intrygujące zawsze są sposoby poznania tej połówki, która jest z nami długo. Tak. Jak to u was było? I absolutnie nie ukrywam tego, poznaliśmy się na Tinderze, da się, jesteśmy ze sobą ponad 3 lata i myślę, że jeżeli ktoś ma złe doświadczenia z Tinderem, to może czas próbować odczarować. Polecam. Kurde, na Tinderze! No, miałam wow. Zdjęcia pleców. Tylko? No tak, no bo wiesz, po pierwsze te konta mi założyły moje przyjaciółki, kiedy się skarżyłam, że już nigdy nikogo nie znajdę, ja umrę samotnie, natomiast bałam się, że pomponiki zaraz to wytropią i powiedziałam, że no nie mogę mieć swojego zdjęcia z twarzą, więc miałam zdjęcie pleców i zmienione imię. I jak się nazywałaś na Tinderze? Byłam Natalią. Natalia. Miałam przyjaciółkę w liceum, która ze mną siedziała w ławce, nazywa się Natalia Oleś. Wszyscy myśleli, że jesteśmy siostrami, więc skorzystałam. Pozdrawiam Natalię bardzo serdecznie. Teraz Natalię Taylor. No i tak od razu cię złapało? Że stwierdziłaś, że to? No, byłam na tym Tinderze tydzień. No dobra, ale jak spotkałaś tego swojego partnera, to od razu. Że wow, super, Boże, staram się i ten? A chcesz wersję taką przed 22 czy po 22? No po 22, po 22. No to... Poszłam na pierwszą randkę, ja byłam strasznie chora, a on był strasznie zmęczony po delegacji. Poszłam na pierwszą randkę do niego do domu, informując wszystkich przyjaciół, gdzie będę, wysyłając adres, że jakby mnie poświartował, to że tam uderzać. No i nie wróciłam do dzisiaj. A, okej, okay, dobra. A po jakim czasie wróciłaś do siebie do domu? Nie, no wróciłam następnego dnia, tam się wie, że wszystko bardzo grzecznie. My naprawdę gadaliśmy całą noc po prostu do rana. My siedzieliśmy do 5 rano, rozmawialiśmy, a ja o 5:30 miałam wywiad, na który musiałam być na nogach, więc po prostu nie poszłam spać tego dnia. Ja u nas na pomponiku chyba nie widziałem jego zdjęcia. Bo on jest inkognito. A, inkognito, to już wiem, dlaczego go nie widziałem, ale ty to stwierdziłaś, czy razem stwierdziliście? Nie, to jest człowiek spoza branży medialnej, który w dodatku jest niezwykle skromny, czego nie rozumiem, bo jest też obłędnie przystojny, no ale szanuję przestrzeń. Pojawia się u mnie w mediach społecznościowych, razem zresztą e-booka nawet napisaliśmy kulinarnego, natomiast nie epatuje swoją fizycznością, raczej jest w cieniu, często dosłownie na zdjęciach, czasami gdzieś jakieś plecy. I to nie jest jego branża, on robi inne rzeczy i szanuje to. Te plecy u was się przewijają, on plecami, ty plecami, tak, to chyba ewidentnie rzeczy. Coś jest na Ale rzeczy. Ale muszę ci powiedzieć, że plecy męskie to jest jedyna część męskiego ciała, która po prostu robi na mnie zawsze wrażenie. I ja uwielbiam męskie plecy, także no coś nie, kurczę, muszę przemyśleć, to takie na terapię chyba do przerobienia te plecy. Dobra, a która część najmniej cię przekonuje? Męskiego ciała? No, tak. Nie mogę ci udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo to naprawdę będzie na wszystkich wtedy nagłówkach. Ale że to by było po 22, trzeba było to powiedzieć. Słuchajcie, no bo jakby są organy ludzkie, które się stwórcy udały bardziej i są takie, które udały się mniej, po prostu. Każdy i to ten, o którym ja myślę. A o czym ty myślisz? No o tym. Słuchaj, no to myślę, że może myślimy o tym samym, może nie, to jak odstawimy mikrofony, niech tu zostaną trzy kropki, niech każdy z tej pomyśli, co tam chce. Po prostu uważam, że jest pewna część ciała, która jest piękna i są to plecy.